Proszę Państwa, już drugi dzień radujemy się obecnością Pana naszego wśród nas, ale w międzyczasie tego i owego dowiedzieliśmy się i to nawet ciekawych rzeczy. Okazało się bowiem, że wizyta prezydenta Bidena w Kijowie była tajemnicą owiana tylko dla nas, dlatego że z Putinem, zimnym ruskim czekistą, zbrodniarzem wojennym, prezydent Biden tam rozmawiał, poprosił go, żeby podczas podróży do Kijowa, zarówno pociągiem w jedną stronę, potem pociągiem w drugą stronę, no i podczas samego pobytu w Kijowie, zimny ruski czekista, zbrodniarz wojenny, nie czynił mu żadnych wstrętów. No i zbrodniarz wojenny się zgodził. Dlatego już teraz wiemy, że to kijowskie przedstawienie z udziałem prezydenta Putina i prezydenta Bidena i prezydenta Zełenskiego, kiedy to przechadzali się, spacerowali po Kijowie, jak gdyby nigdy nic, a tu nagle prezydent Zełenski kazał włączyć syreny alarmowe, no a prezydent Biden nawet nie drgnął. Widać wyraźnie, że w świetle tych uzgodnień z zimnym ruskim czekistą Putinem, że to przedstawienie kijowskie było dla celów wyborczych, bo jest sytuacja taka, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie. No i z ramienia Partii Demokratycznej najwyraźniej będzie kandydował prezydent Biden, dlatego że gdyby miał kandydować ktoś inny, no to już by był lansowany, bo czasu jest wbrew pozorom nie tak znowu dużo. Tymczasem nie jest lansowany, no więc to by wskazywało i to przedstawienie kijowskie też, dzięki któremu prezydent Biden epizod heroiczny może dopisać sobie do życiorysu. No i tu zaraz to zostało odnotowane, tam wychwalali wszyscy pod niebiosa odwagę prezydenta Bidena, który tu z narażeniem życia i tak dalej. No, jasne. To wszystko jest podporządkowane celom wyborczym. Ale, proszę Państwa, również przemówienie, które wygłosił prezydent Biden wczoraj w Arkadach Kubickiego, w znacznym stopniu, jak słyszeliśmy, było właściwie prawie w całości poświęcone Ukrainie. To były rozmaite warianty opowieści, jak Stany Zjednoczone będą wspierały Ukrainę aż do ostatecznego zwycięstwa, to znaczy do ostatniego Ukraińca. No i widać wyraźnie, że prezydent Biden musi doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa na Ukrainie, a przynajmniej do ostatniego Ukraińca, bo jak nie, no to Amerykanie oskarżą go o wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny, która no właściwie nie bardzo wiadomo, po co została tutaj wszczęta. Proszę Państwa, prezydent Biden również takie polskie akcenty tam zawarł w tym przemówieniu, skomplementował nas, że tutaj nasze zaangażowanie w sprawie Ukrainy to jest niesłychane. Rzeczywiście trudno znaleźć drugie państwo, którego rząd udostępniałby innemu państwu zasoby własnego państwa i to w dodatku bezpłatnie. A tak właśnie Polska robi na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku. Więc te komplementy, którymi obsypał nas prezydent Biden, brzmiały cokolwiek dwuznacznie. Podobnie jak dwuznacznie zabrzmiała deklaracja prezydenta Bidena wygłoszona podczas
spotkania w Pałacu Namiestnikowskim z panem prezydentem Dudą i tam jego współpracownikami, że Ameryka potrzebuje Polski, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski. No to bardzo ładnie, że potrzebują, tylko prezydent Biden taktownie nie wyjaśnił, do czego potrzebują Polski. Bardzo możliwe, że do tego samego, co Ukrainy. No to zabrzmiało dosyć dwuznacznie, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego spotkania prezydenta Bidena z grupą bukaresztańską. Przypomnę, ta grupa bukaresztańska to są państwa tworzące tak zwaną wschodnią flankę NATO. No i tutaj prezydent Duda dąży do utworzenia z tych państw takiej koalicyjki poza strukturami Sojuszu Atlantyckiego. To z punktu widzenia amerykańskiego byłoby bardzo korzystne, dlatego że gdyby taką koalicyjkę wciągnąć do wojny z Rosją, no to można by było zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi, który jak widać po tym kijowskim eksperymencie jest na rozmaite propozycje bardzo podatny, że to nie jest operacja NATO całego, tylko takiej koalicji państw narwanych, z którą Stany Zjednoczone nie mają nic wspólnego, bo to oni, te państwa narwane podejmują suwerenne decyzje. No, byłoby to bardzo niebezpieczne, ale mam nadzieję, że do takiej taka koalicja nie powstanie, ponieważ to by przybliżało do Polski niebezpieczeństwo wciągnięcia w bezpośrednie działania militarne. Zwłaszcza kiedy zabraknie ostatniego Ukraińca, no to wtedy przyjdzie kolej na następne przedstawicieli następnych narodowości, dlatego że, no jak mówię, do wyborów amerykańskich jeszcze długo, dużo czasu upłynie, w związku z tym wojna musi być kontynuowana. No z przemówienia prezydenta Bidena wynika, że nie ma co liczyć na jakiekolwiek tutaj negocjacje pokojowe. W interesie Stanów Zjednoczonych jest kontynuowanie wojny, a w każdym razie w interesie administracji prezydenta Bidena jest kontynuowanie wojny aż do ostatniego zwycięstwa, do ostatecznego zwycięstwa, albo przynajmniej do ostatniego Ukraińca, a jak Ukraińca zabraknie, no to wtedy zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa, zstąpienie na naszą prastarą glebę prezydenta Bidena sprawiło, że nasi umiłowani przywódcy chodzą z głową w chmurach. No już nie wiedzą, jak się tu radować. Pan wiceminister Wawrzyk tutaj powiada, że serce świata bije w Polsce, no w ogóle, a tymczasem serce świata może i bije w Polsce, ale Unia Europejska, Niemcy się wcale tym nie przejmują i nie odblokowują wcale funduszy odbudowy. W związku z tym, no, trzeba by z tym sercem bijącym trochę poczekać, ale to każdy umiłowany przywódca łączy z tym jakieś własne nadzieje. Na przykład pan marszałek Grodzki, no, był w takiej euforii, jakby uzyskał dożywotni immunitet, na którym mu bardzo, jak wiemy, zależy. No i jeszcze jedna rzecz warta jest odnotowania, mianowicie prezydent Biden w tej fazie powitalnej swojego przemówienia wymienił prezydenta Warszawy. No nie wymienił go z nazwiska, bo dla cudzoziemca wymówienie nazwiska Trzaskowski jest znacznie trudniejsze niż wymówienie nazwiska Duda, ale wymienił go.
Co, jaki wniosek z tego wyciągam? Ano taki, że ubiegłoroczna wizyta majowa prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Ameryce, podczas której spotkał się z takimi wpływowymi tamtejszymi Żydami, Ronaldem Lauderem i Sorosem Juniorem, zaczyna przynosić profity. Prezydent Biden nawet w ramach flirtu przelotnego spotkał się z Rafałem Trzaskowskim. Tam był nawet Donald Tusk, ale najwyraźniej na doczepkę, bo tak myślę, że Rafał Trzaskowski tam wziął na doczepkę Donalda Tuska, żeby uniknąć jakiejś turbulencji w samej Platformie Obywatelskiej tuż przed wyborami. No ale już widzimy, że ewentualną duszeńką amerykańską na scenie politycznej naszego Bantustanu nie jest Donald Tusk, tylko Rafał Trzaskowski, z którym będzie musiał tutaj ubiegać się o względy naszego pana Szymon Hołownia. Jarosława Kaczyńskiego, naczelnika państwa, prezydent Biden w swoim przemówieniu nie wymienił. No, Jarosław Kaczyński, taki trochę kwaśne winogrona, podobno wyraził opinię, że prezydent Biden nie powiedział niczego nowego. No to akurat prawda, ale widać było, że w powszechnej euforii naczelnik państwa nie bierze udziału, no bo skoro Trzaskowski z Tuskiem tam dostąpili flirtu przelotnego z prezydentem Bidenem, no coś takiego naczelnikowi państwa nie musi się podobać. Proszę państwa, niestety jeszcze się nie zakończyło spotkanie prezydenta Bidena z grupą bukaresztańską, więc nie wiemy, jakie będą rezultaty. No ale jak się spotkamy w najbliższy czwartek, to już będziemy wiedzieli i będziemy mogli również i ten wątek wizyty pana naszego w Warszawie podsumować.